Mieliście kiedyś takie myśli, że natknęliście się na coś, co było popularne i widzieliście, jak każdy w internecie o tym gada i jara się tym, więc zainteresowani tym tytułem sami po niego sięgnęliście i obejrzeliście. Ale po skończeniu mieliście małego mindfucka, bo pomyśleliście sobie, ja pierdolę, ale gówno. I zaczęliście się zastanawiać, jakim cudem ten tytuł jest tak bardzo lubiany, jak to jest, że seria ma tyle wad, a mimo wszystko prawie nikt o tym nie mówi. No i ja miałem podobnie właśnie w tym przypadku, kiedy oglądałem Star Butterfly. Star Butterfly to kreskówka emitowana na kanale Disney Channel w latach 2015-2019 autorstwa Deron Nersey. No i muszę przyznać, że mam z tym tytułem pewien problem, a jeśli mam być szczerym, to całe mnóstwo problemów. Wydaje mi się, że chyba dawno jakiś tytuł nie wzbudził we mnie tylu negatywnych emocji jak ten serial i zrobił to na bardzo wielu płaszczyznach i postaram się je omówić absolutnie wszystkie. Pragnę jeszcze na wstępie zaznaczyć, że wyjątkowo w tym materiale pojawią się spoilery, ale spokojnie, nie do fabuły, ale do tych gównianych wątków romantycznych, które, umówmy się, i tak nic nie wnosiły do tego serialu i w moim odczuciu były niepotrzebne, a przede wszystkim absolutnie źle napisane. I mam wrażenie, że twórcy bardziej dbali o te gównowątki romantyczne niż to, czym ten serial miał być i to, czego ja się po nim spodziewałem, czyli walka z potworami i podróżowanie po różnorakich wymiarach. No bo gdzie są te całe siły zła, co mamy w podtytule? No według mnie one se znikają od trzeciego sezonu, a dokładniej w momencie zakończenia wątku Toffiego. Co swoją drogą też mnie bawi, że ten wątek ma swoje zakończenie nie w finale jakiegoś sezonu, czyli tego właśnie drugiego, a na początku trzeciego sezonu. Wiecie natomiast, czym kończy się drugi sezon? Tym, że Star wyznaje miłość Marco. W moim odczuciu ważniejszą kwestią dla twórców nie było domknięcie jakichś wątków, tak jak powinno to być w serialach, no bo jakby, umówmy się, nie po to dzielisz serial na sezony, żeby akcja zakończyła się w połowie i przenieść następną walankę na początek sezonu. Nie, dla nich ważniejsza była jakaś teen drama i wiecie, co jest kurwa najgorsze? Z tego nic kurwa nie wynika. Co z tego, że wyznała mu uczucia, skoro i tak nie schodzą się w następnym sezonie, bo Marco nic do niej nie czuje, a ona ostatecznie znowu zaczyna spotykać się z Tomem. I jakby myślę se, że okej, wszyscy są szczęśliwi, Star ma Toma, Marco został na ziemi z Jackie. No tyle, że właśnie nie, bo Marco se stwierdza, że leci na Mjolnir i zrywa z Jackie. Dwa sezony spermienia poszły na marne. Dodatkowo gdzieś tam po drodze stwierdza, że jednak mu się podoba Star, no ale teraz to jej się odwidziało, bo spotyka się z Tomem. Ja pierdolę, jak można być tak niezdecydowanym? To jest autentycznie poziom tych wszystkich brazylijskich telenoweli, a największe skurwysyństwo jeszcze przed nami. Bo co najlepiej zrobić, gdy Star jest w szczęśliwym związku z Tomem? No nie wiem, może sprawić, żeby Marco ją pocałował. Absolutnie po tej scenie zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. Chyba żadnej innej kreskówki nienawidzę tak bardzo jak tej. Ale to jeszcze nie koniec. Co, myśleliście, że gorzej być nie może? No to może co powiedzieć na to, żeby ukrywać fakt tego pocałunku przed Tomem, no bo po co chłopak ma wiedzieć? I dodatkowo to, że Star kompletnie nie zauważyła, że może być z tym jakiś problem. Ale wiecie, z czym natomiast miała problem? No na przykład z tym, że gdy Tomowi walił się nieco związek ze Star, poszedł opowiedzieć o swoich problemach swojej mamie, co jest absolutnie najbardziej normalną rzeczą, jaką można w tej sytuacji zrobić. Jednak nie, bo jak on śmie opowiadać o czymś takim komuś innemu poza mną? I dla mnie jest to absolutnie obrzydliwe, jak serial ten normalizuje pewne toksyczne zachowania, bo haha, patrzcie, jestem tylko nastolatkiem, mogę robić złe rzeczy i nie ponosić do żadnych konsekwencji, no niesamowicie wkurza mnie takie podejście twórców. I już nawet nie wspominam, jak szkodliwe to jest. Dodatkowo mam wrażenie, że twórcy specjalnie dawali takie sceny pomiędzy poszczególnymi postaciami po to, żeby fani shipowali absolutnie każdą postać z każdą, jednocześnie prawie nigdy nie idąc o krok dalej, tylko w momencie, gdy dostajemy uber romantyczną scenę pomiędzy jedną postacią a drugą, to znowu dostawaliśmy kolejny odcinek, w którym ponownie jedna z tych postaci dostawała uber romantyczną scenę z jeszcze inną postacią. Ale jeśli mam być szczery, to nawet dobrze, że Marco i Star skończyli razem, bo jakby moim zdaniem są uber toksycznymi osobami i pod tym względem są sobie warci. Z jednej strony nienawidzę twórców za to, że absolutnie nie pozwalali Tomowi być szczęśliwym, a dlaczego tak jest, to przyjdę nieco później, a z drugiej strony dobrze, że nie wypakował się w relację z tak toksyczną osobą, jaką jest Star. Jakby wiem, jak to trochę brzmi, że mówienie o Star jako o toksycznej osobie, pewnie na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale właśnie podczas oglądania tej kreskówki i po rozmowie z paroma postaciami, którzy też tą kreskówkę oglądali, doszliśmy właśnie do takich wniosków i sam doszedłem do takich wniosków, że po prawdzie Marco i Star są uber toksycznymi osobami. Fabuła Star Butterfly opowiada
No właśnie, o czym właściwie jest Star Butterfly? Bo jakby jasne, jeśli bierzemy pod uwagę pierwsze dwa sezony, no to fabuła prezentuje się następująco. Star, księżniczka Miuni, zostaje wysłana przez swoich rodziców na Ziemię, trochę w ramach kary, a trochę w celu tego, żeby dojrzała i stała się bardziej odpowiedzialną jednostką. Na miejscu poznaje Marka, chłopaka w czerwonej bluzie, z zamiłowaniem do karate, u którego od tej pory Star zaczyna mieszkać. Dziewczyna posiada też magiczną różkę, która to przekazywana jest jej w rodzinie pokolenie na pokolenie. No i w tym momencie przechodzimy właśnie do podtytułu tej kreskówki, czyli kontra siły zła. Jest sobie taka postać jak Ludo, który wraz ze swoimi podwodnymi potworami stara się ukraść głównej bohaterce różce, czy to brutalnie z pomocą siły, czy to podstępem, jednak jak można się domyślić, nigdy mu się to nie udaje. I tak naprawdę większość odcinków pierwszego sezonu było właśnie tym schematem, jednocześnie pomału przemycając wątek Toffiego, aby ostatecznie to na nim zaczęła skupić się cała historia. I myślę, że pierwszy, a w szczególności drugi sezon oraz cały wątek Toffiego był naprawdę przyjemny do oglądania, jak chociażby cała jego przeszłość, która mocno powiązana jest z matką Star oraz tak naprawdę sama persona Toffiego, który ma taki vibe przerażającego, ale wiecznie opanowanego złoczyńcy, eleganckiego i na pierwszy rzut oka sprawiającego wrażenie doskonałego. Ale, no właśnie, jest jedno ale. W momencie zakończenia tego wątku serial ten staje się tylko gorszy i gorszy, a ostatecznie wychodzi z tego taka wielka sraka, jakiej jeszcze dawno nie widziałem. No bo niech mi ktoś powie, o czym opowiada ta kreskówka od trzeciego sezonu. Dalej mamy do czynienia ze tymi siłami zła? Gdzie tam? Przecież paczka Ludo się rozpadła, a wątek Toffiego zakończony. Więc w takim razie czym jest ten serial, jak nie tym, o czym tak naprawdę miał opowiadać i dosłownie ma to wpisane w tytule? Absolutnie nie mam pojęcia. Tutaj powracamy też do mojego narzekania na te gówniane wątki romantyczne, które od tego momentu stają się coraz bardziej intensywniejsze i coraz mniej potrzebne, gdzie tak naprawdę co drugi odcinek opowiada niejako o relacji miłosnej pomiędzy dwiema postaciami albo o problemach miłosnych jednej postaci. Najgorsze jest to, że twórcy cały czas starali się przemycać tą fabułę, bo przecież mimo wszystko ta kreskówka dalej jest w mniejszym lub większym stopniu serializowana, tyle że tej fabuły tam kurwa w ogóle nie było, ona nie istnieje, absolutnie nic co jest prezentowane przez te dwa ostatnie sezony nie prowadzi do niczego i kompletnie nie ma znaczenia na dłuższą metę. Finały sezonów oczywiście jak najbardziej istnieją, ba, serial ten nawet serwuje nam w każdym sezonu głównych antagonistów, ale no to jest jeden wielki żart. Główny antak trzeciego sezonu to już była straka totalna i całość wyszła kompletnie znikąd. A najgorsze jest to, że foreshadowingowany wątek tej postaci przez cały trzeci sezon miał naprawdę ogromny potencjał i początkowo myślałem sobie, wow, to jest świetne, dodaje to pewnej dramaturgii do tej postaci, jak i całego serialu, ale ostatecznie dostaliśmy największy zawód w historii kreskówek i wielkiego potwora szturmującego na zamek, a sama walka z nim kompletnie wywołała u mnie żadnych emocji. Wiecie, w moim odczuciu finały sezonów powinny być potężne, takie z porządnym jebnięciem, podbudowane bardzo długo przez cały okres trwania sezonu, satysfakcjonujące i przede wszystkim zasłużone. A Star Butterfly? Ten serial robi coś absolutnie odwrotnego, coś co jest przeciwieństwem definicji dobrego finału. Ale tak jak jeszcze jestem w stanie wybaczyć finał któregoś tam z kolei sezonów, to absolutnie nie mogę tego wybaczyć w przypadku zakończenia całej serii. W moim odcinku, gdzie recenzowałem Legendę Kory, powiedziałem, że antagonista finałowego czwartego sezonu jest w moim odczuciu jak najbardziej dobrą i interesującą antagonistką, ale niestety nie sprawdza się w roli finałowego złodupca, który domyka całą historię. I podobnie jest w przypadku Star Butterfly, tyle że ten serial idzie jeszcze o krok dalej, bo nie dość, że główny antagonista kompletnie nie sprawdza się w roli tego ostatecznego przeciwnika, to dodatkowo sam w sobie też jest absolutnie okropny. Wiecie czego też nie lubię? Sytuacji, gdy złoczyńca nie pojawia się w ogóle do samego finału. Antagonista powinien być dobrze podbudowany i wcale nie musimy od początku wiedzieć kim on jest, ale świadomość tego, że ktoś taki istnieje i wszystko zmierza do konfrontacji z nim w zupełności wystarcza i sprawia, że nie mam wrażenia, jakby cały serial stał w miejscu. I myślę, że kompletnie was nie zaskoczy, że Star Butterfly dokładnie tego nie robi. W trzecim i czwartym sezonie aż do samego końca nie mamy nawet świadomości, że antagonista ten w ogóle istnieje. Istnieje i że naszym bohaterom przyjdzie z nim walczyć. A najgorsze jest to, że to wcale nie tak, że twórcy nie potrafią tego zrobić, bo dokładnie to zrobili w przypadku Toffiego. Powoli przemycali go w fabule, a my jako widzowie zaciekawieniem obserwowaliśmy co on tak naprawdę knuje i tworzyliśmy różnorakie teorie.
No a w późniejszym etapie tej kreskówki ma się wrażenie, jakby twórcy kompletnie zapomnieli, iż takowy antagonista powinien się pojawić i dopisywali go na szybko na kolanie, zaraz przed samym finałem, bo do końca sezonu zostały tylko 4 odcinki, a tego przeruchanego wątku miłości starej Marko czy tam jeszcze kogoś innego już nie wypchniemy, bo wydoiliśmy go w całości. Nie wspominam już kompletnie, jak wielkim zawodem jest sam finał Star Butterfly, gdzie moim zdaniem miało to olbrzymi potencjał na takie dramatyczne zakończenie, ale nie. Bo całość musi skończyć się happy endem, który w moim odczuciu jest tak bardzo wymuszony. Ja tak właściwie nie rozumiem, czemu to się zakończyło happy endem, bo zadziała się tam jakaś niewyjaśnione coś, jakby wielki wybuch, który cholera wie skąd był i był niejako takim trochę Deus Ex Machina, ale jeszcze gorszy mi zazwyczaj to wygląda. Ale tak, mamy też postacie. Jeśli mam być szczerym, to tutaj mam nieco mieszane odczucia. Musicie wiedzieć, że jestem osobą, która zawsze najbardziej skupia się na postaciach i najbardziej lubię te produkcje, które są postaciocentryczne. I serial ten naprawdę jest bardzo, ale to bardzo postaciocentryczny. Ale pytanie, czy te postacie są w ogóle dobre? Bo jakby jasne, jest kilka postaci, które bardzo lubię w tej kreskówce, jak na przykład Jana, Kelly, czy nawet sama Eclipsa. Postacie, które uwielbiam i tak naprawdę mam na myśli tylko jedną, czyli Toma. Ale jest też znacznie większość, która jest mi bardzo obojętna, bo wręcz pałam do nich nienawiścią. No i właśnie główni bohaterowie, czyli Stary Marko, zaliczają się do tej kategorii postaci mi obojętnych, ale jednocześnie są to bohaterowie, na których narzekałem najbardziej i robią najwięcej rzeczy, za które łapię się za głowę i coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, jak bardzo nienawidzę tego serialu, ale znowu, to też nie jest tak, że jakoś specjalnie bardzo ich nie lubię. Jest właśnie taka Star, która jest bardzo dziwną, ale jednocześnie cholernie charyzmatyczną dziewczyną, której urokiem jest właśnie ta inność. Jest bardzo szalona i często robi bardzo szalone rzeczy, ale znowu wracamy do tego, co mówiłem na początku, czyli tego, jak w moim odczuciu toksyczną osobą jest Star Butterfly. Jak chociażby to, w jaki sposób traktowała Toma, a chłopak sobie kompletnie na to nie zasłużył, a nawet przechodzi największą przemianę ze wszystkich bohaterów i jako jedyny widzi w sobie te złe rzeczy, które należy poprawić i stara się zmienić i czasem posuwa się do bardzo drastycznych środków, aby osiągnąć ten cel, a my jako widzowie go bardzo za to podziwiamy. I nie podoba mi się kompletnie to, jak do samego końca jest on przez twórców antagonizowany i nie pozwalają mu zadać szczęścia. Co prawda na późniejszym etapie fabuły znacznie mniej niż na początku, ale wciąż w moim odczuciu nie zasłużył na to, bo nawet te wszystkie sytuacje, które mówiły, że o nie, jaki on niedobry, że tak się złości, ale jakby kurwa, on miał prawo się złościć za każdym razem? To są sytuacje, gdy każdy na jego miejscu by się w większym lub mniejszym stopniu złościł i nie ma w tym nic złego, bo jest to absolutnie normalna rzecz. Człowiek nie staje się złą osobą tylko dlatego, że złości się w uzasadnionych momentach i wiecie co jest najgorsze? Dlaczego postać ta pomimo faktu, iż jest naprawdę dobrodusną postacią i tak bardzo starała się zmienić, nie może być przedstawiona w tym serialu pozytywnie i zadać choć odrobiny szczęścia? A to dlatego, iż jest ona wzorowana na wszystkich byłych autorki i za każdym razem nie była w stanie na niego spojrzeć w pozytywnym świetle. No przepraszam bardzo, ale to jest chyba jakiś żart. Ale na przykład taki Marko też nie jest bez winy i myślę, że jest na równi ze Starej, jeśli chodzi o bycie toksycznym skurwysynem, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się spoko gościem i pewnie nim jest, ale nieświadomie robi rzeczy, których no jakby dla mnie po prostu nie powinien robić. I wiecie z jaką parą kojarzą mi się Star i Marko? Ze Scottem Pilgrimem i Ramoną Flowers. Podobnie jak Star i Marko są to poniekąd ukryte skurwysyny, których na pierwszy rzut oka lubimy, ale po namyśle zdajemy sobie sprawę, że są to no niezbyt dobrzy ludzie. Marko Diaz zrujnował całą generację kobiet. Jest też Ludo, z którego jestem absolutnie zawiedziony, bo jakby tak naprawdę od trzeciego sezonu sobie po prostu znika, a twórcy nie byli w stanie wymyślić mu jakiejś ciekawej roli, pomimo faktu, iż od samego początku i tak naprawdę do samego końca reklamowany jest jako ten główny antagonista serii, chociażby przez wzgląd na to, że przedstawiany jest absolutnie każdym openingu. I szczerze liczyłem na to, iż jego postać zostanie jakoś bardziej rozwinięta, tym bardziej po tym, gdy wchodzi postać Denisa, czyli jego brata, który znajduje go w jakimś takim dziwnym wymiarze, gdzie Ludo mieszka w jakimś domu zrobionym ze śmieci, drwując gdzieś w kosmosie. Ale tutaj znowu, ten wątek nie prowadzi absolutnie do niczego i zostaje zakończony w taki whatever sposób. I na koniec zostawiłem końską głowę. Ja pierdolę, zajebie każdego, kto pomyślał, że stworzenie tej postaci to dobry pomysł. Absolutnie jest to chyba najbardziej wkurzająca postać z kreskówek wszechczasów, a przynajmniej na razie nie jestem w stanie wpaść na kogoś innego. I kompletnie nie rozumiem, czemu dostawała tak dużo czasu ekranowego. Przez tę postać nie byłem w stanie dobrze się bawić na żadnym z odcinków, w
w którym się pojawiała, nawet jeśli odcinek ten sam w sobie był całkiem dobry. Dobra, ale tak, żeby całość nie zakończyć tak negatywnie, pogadajmy jeszcze na sam koniec o rzeczach, które akurat podobały mi się w tym serialu. Jest kilka odcinków, które uwielbiam, jak ten, który ma miejsce w środku Różki Star i głównymi bohaterami są Zaklęcia Star, a w głównej mierze Pająk w Cylindrze. Było to coś nowego, czego kompletnie się nie spodziewałem i było niezłą odskocznią od reszty odcinków. Tak samo bardzo lubię odcinek, gdzie Marco stara się zdobyć międzywymiarowe nożyce od Hekapu. Choć jeśli ma być szczerym, to jestem minimalnie zawiedziony tym odcinkiem z uwagi na to, że był on za krótki i wiele rzeczy zdziało się w nim offscreen, nie mieliśmy okazji zobaczyć tego, jak kształtuje się relacja Marco i Hekapu. Tak więc podsumowując, Mr. Butterfly kompletnie nie przypadł do gustu, więc niestety nie mogę jej nikomu z was polecić. Oczywiście pamiętajcie, że jest to tylko moja opinia, jeśli ktoś z was lubi tą kreskówkę, to ma do tego pełne prawo i dobrze dla niego. Jeśli jesteście właśnie jedną z tych osób, to z chęcią wysłucham, co was urzekło w tej produkcji, a ja nie zabieram wam już więcej czasu. Życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze, łączmy się w bólu. Cause I've been through